Siemon ludziska, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek Prison Architecta. Prace trwają. Teraz musimy tylko jeszcze położyć tutaj całe rury, okablowanie, wszystko. Wiem, zrobił się tutaj mętlik z rurami, ale ze względu na to, że to jest właśnie ten stary blok, który przebudowujemy. W poprzednim odcinku udało nam się trochę odłożyć kasy. Tutaj poprawić tą część. W sumie tu by można było też trochę pozmieniać rzeczy, ale... Może zróbmy jeszcze tak, dostawmy tu jeden staff door. Nie będzie ten korytarz tak dziwnie wyglądał. Bo dzięki temu... Dzięki temu właśnie nie będziemy musieli tutaj ciągle strażnika jakiegoś w to ingerować. W sumie zróbmy jeszcze może taką rzecz. Tutaj to, to i to. Okej, okay, teraz tutaj będziemy musieli dostawić brick wall'e i będzie jak ta lala. Okej, okay, teraz mamy to wszystko zrobione. Tak? Położone wszystko, położone. Bierzemy pauzę. Wolę to wszystko na pauzie tutaj rozdysponować. Jeden blok. Drugi. I trzeci. Okej. Cegły 6800. No. Jako tako to poszło. Więc teraz będzie trzeba zrobić tak. Planowanie wyrzucamy. Deployment. Deployment ściągamy stąd. I ustawiamy. Tu bodajże w tym miejscu powinien być. Nie. Jestem tylko pierwszy. Tak. Drugiego ustawimy typa. I będzie dobrze. U góry tam już jakiś gościu chodził chyba, prawda? Tak. Okej. Okay. Więc jesteśmy w tym momencie już na dobrej, bardzo dobrej drodze do tego, żeby powiększyć jeszcze bardziej swoje, nasze więzienie. Mamy tylko 5000 na minusie, ale daily cash flow mamy 10500, więc naprawdę, naprawdę, naprawdę jest wszystko pięknie. Wszystko pięknie zrobione. Po następnym daily cash flowie myślę tutaj przerobimy ten blok. I już ten blok zrobimy na taki nowoczesny. Ten już będzie taką nowoczesną częścią właśnie całego naszego więzienia. I tego, co będę chciał właśnie tutaj mieć osiągnięte. Będziemy potrzebowali też metal detektory w tych miejscach. Myślę, że po jednym akurat powinno być jak znalazł. Żeby udało się to właśnie wszystko ładnie osiągnąć. Żeby właśnie wszystko było jak talala. Wiem, powtarzam się z tym jak talala. Dobrze, zobaczmy jak wygląda progres programu tutaj. 20 zdało workshop safety. Jest! Mamy pełne, możemy w pełni wykorzystać moc naszego warsztatu. Tutaj przeciw ten behavior therapy, żeby nie byli brutalni, działa dobrze. Drug addiction. No. W sumie drug addiction działa też dobrze. Alkoholicy bardzo ładnie. Pięknie, pięknie. Idzie po prostu wszystko w jak najlepszą stronę teraz. Znowu chyba drzewnie będziemy mieli przez widzę pewien moment. A nie, już tutaj ściągają. Dobrze. Czemu tu nie działa? Tu gdzieś nie działało więzień. No coś. Czemu tutaj? Znowu znaleźli jakiś tunel. Czy to był ten tunel, o którym zapomniałem w poprzednim odcinku? Chyba to jest ten tunel, o którym zapomniałem w poprzednim odcinku. O, niedobrze. Nie jest dobrze, drogi panie. Dobrze, więc tak, będziemy musieli teraz też poprawić jeszcze to. O, właśnie. Światło to swoją drogą. Drinking machine dismantle. Będziemy musieli tu dostawić ścianę. Co mnie bardziej boli, będziemy musieli usunąć ten blok. Przebudować tu zupełnie. I dopiero wtedy będziemy mogli ruszyć dalej, jeżeli chodzi o rozbudowę tego kawałka. Ponieważ, pardon, jak sami widzieliście, będzie potrzebne nam dużo miejsca na tu, na ten bloczek i tu będziemy musieli przerobić ten prysznic. Najgorsze jest to, że tutaj w tej części nie mamy prysznica, ale będziemy, to będzie kwestią taką, że to się dorobi z czasem.
A może dajmy tutaj taki duży blok. Przestawmy w ogóle staff room gdzieś. A tutaj wstawmy prysznic. W to miejsce. No można będzie i tak zrobić. Tylko gdzie by przestawić kennel? Kennel najgorszy ma, że ma wymagania dosyć duże. W sumie jakby tutaj go wstawić? Zobaczmy. To ma ile? 5 na 5, tak? A. To ma 5 na 9. Okej, okay. To by było dobrze, to by było dobre, naprawdę. Weźmy tutaj, usuńmy te drzwi. I wstawmy tutaj zwykły jail door. Teraz to usuniemy i tu zostawimy jeszcze jeden rządek. Zupełnie nowych drzwi takich. I byłoby ok. Teraz tak, obiekt, cyk, cyk. Tutaj stąd usuniemy. Będzie dobrze, myślę. Material, nie, object, object. Cyk. Pozabierali, pozabierali. Gdzie są te dock crate'y? O, i ładnie. O, jeszcze kilka dokupiliśmy nawet. Więc nawet jest dobrze. Okej, okay, teraz zabieramy to stąd. Tylko pytanie, czy bym mógł jakąś tą podłogę się podbyć jej. Nie. A. Można jednak, okej, okay, więc jest dobrze. Czyli musielibyśmy usunąć tamto. Nie. O. Ale dałem dupę. Teraz dałem po prostu zawodowo ciała. Okej, okay, trzeba dostawić dwa pool table. A jejku. No, mój błąd niestety tutaj trochę zaważył. Ej! Czemu jak wcześniej tego używałem na moim zapisie, to mi tak nie działało ładnie? Co jest? No okej, okay, mają teraz tutaj, to od razu wstawmy tak, material. Tutaj zwykłą podłogę. Tu zwykłą podłogę. Deployment. Kennel staff only. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No okej, okay, to by trzeba było tylko teraz rozebrać jeszcze tutaj to. Ale zapas mamy celi, więc będzie można to zrobić na dzień następny bez większego problemu. Tylko pytanie teraz tak, czy tutaj będzie 9? Zrób może to z tej strony, bo tam nadal się będzie wyświetlało. Będzie 9 na 31. No i dobrze. Teraz tak, tu nie będziemy potrzebowali tego, tu nie. To jest na pewno tak? 9 na 31? Tak, 9 na 31. Okej, okay, czyli zrobimy tutaj trzeci blok. Kosztem tych kilku tutaj miejsc. Tylko jakby teraz to zrobić, jakbyśmy tutaj dali taki duży prysznic. Na przykład dziura będzie tu. Będziemy mieli tak, tak, tak. W sumie tutaj nie. Tak, tak. No. Byłoby dobrze, na pewno. Na pewno byłoby lepiej niż normalnie, gdybyśmy tutaj cokolwiek chcieli podziałać. Czyli w tą stronę byłoby naprawdę ekstra. Okej. Okay. Czyli tu stawimy, usuniemy te cele. Ustawimy tu prysznicę. Będzie dobrze. Ok, niech tylko ci wstaną. I się zabierzemy za tą modernizację drobną. Bo potem może już nie być czasu na to. Concentrate. Co my tu mamy? Drewno. Wszędzie drewno. Wszędzie dużo drewna. I po tych zmianach też
Weźmiemy i przetrząśniemy im cele może. No, niech nam kasa za niska nie schodzi. Bo nie będę się chciał później bawić w to, że nam zabraknie kasy na wykończenie tego. Szybko. Prysznica. Dobrze, więc w takim razie teraz mamy tu. I dismantle. This all. That all. That all less. Dobrze, to pozbędziemy się tego. Tak. Tak, tak. O, tu. Pokoje. Coś nie będą cele. Material, demolish. No, w sumie i tak podmęćmy się całości i postawmy to na nowo. Będę się lepiej z tym czuł. No i okej. Będziemy teraz mieli to w akcji. Celi i tak mamy jeszcze w nadmiarze. Więc jest dobrze. Tylko coś, że tu przydałby się jeszcze jeden zlew, który by nam pozwolił to jakoś w miarę ogarnąć, ponieważ jak widzicie, oni mają tutaj problem z tym, że jest dużo brudnych tacy. Dużo brudnych tacek i niestety nie nadążają tego te chłopaki robić. Dobrze, tak jak widzicie, teraz oni się uwijali jak mrówy. To wszystko kwestia tego właśnie, że mamy ich ilu? 35. Jakaś drobna zmiana i od razu idzie jak ta lala. Tylko teraz byśmy musieli poczekać odrobinkę na eksport i po tym eksporcie byśmy mogli już chyba się zabrać za ogarnięcie tego. Myślę 100%. Ponieważ mamy, może mamy mniejszy capacity na więźniów, ale praktycznie jest wszystko bardzo dobrze i jest wiele lepiej niż było. Dobra, wiecie co, nie będziemy się chciał, przynajmniej chcę się teraz czekać, a chciałbym to skończyć w tym odcinku. Zróbmy to tak, 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 tak. Nasz eksport trochę zakula się teraz niestety w tym miejscu, ale... Cyk. Taka niestety... O! Tu nie. Tu. Będziemy musieli to wziąć niestety w swoje ręce. Teraz tak, utilities. Gdzie jest large pipe jakiś? Aha, large pipe jest tutaj. No to bardzo dobrze, bo w sumie... Bo w sumie rzecz biorąc będziemy wszystko musieli tylko podpiąć tędy obiekty. Drain, 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 drain. Cyk, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj. Showerhead. Tu. Tu będzie kolejny rządek. Tu będzie kolejny rządek. Tu będzie kolejny rządek, tu. 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 I tu. Dobra, do roboty. Do pracy, rodacy. Może weźmy, sprzedam jeszcze... Cyk. Ładnie. Jeszcze wyszliśmy na plusa. Także widzicie, można bardzo ładnie tutaj wszystko teraz... Myślę, bez większych problemów właśnie zrobić. Teraz wszystko przeszło niestety na eksport, na import. A co najgorsze, będziemy musieli opłacić to teraz jakoś. Tak więc... No, prysznic skończymy w tym odcinku. Co my tu mamy? Yard. Kennel. Kennel już jest dobrze zrobiony. Security tak samo. To mi się nie podoba. Chłopaki, tu nie macie wstępu. Wam tu nie wolno. Wam tu zdecydowanie nie wolno. Bo będzie źle. Bo będzie się działo po prostu. Będzie się działa tragedia. Co my tu jeszcze mamy? Morz, które z tych pomieszczeń jeszcze by można było odgrodzić? W sumie żadne. Okej, okay, jak teraz tu wygląda układzenie rur? Rury są jeszcze niepołożone. Mam nadzieję, że obskoczą to wszystko naprawdę ładnie. Nie będziemy mieli problemów żadnych. Ale zaczyna mnie przerażać to, że tutaj
mamy niepomyte te tacki, bo jeżeli będą niepomyte tace, to po prostu nasi więźniowie nie będą mieli na czym jeść i zaczną być głodni. Zaczną być głodni, zaczną być źli. Więc myślę, że jedną... W sumie żarcia to oni i tak zdążą wyrobić dużo, więc weźmy jedną maszynkę tutaj, jednego cookera usuńmy. Small pipe'a. Wstawimy tutaj, podepniemy, ustawimy tutaj szybko sink. Zlew. Zatrudnimy kilku kucharzy więcej po prostu. Come on, eksport. O, bardzo ładnie, eksport na 4000. Powinien teraz nam bardzo ładnie tutaj podnieść nasz budżet. Weź ten ostatni ładuneczek, dziękuję ci bardzo. I jak tylko ty wyjedziesz, to podepniemy tutaj rurę i powinno być wszystko jak ta lala. O, znaleźli u kogoś kawałek noża. Okej. Teraz tak. Autodilities. Będzie potrzebna rura położona. Dziękuję. Object. Metal detektor na pewno w tym miejscu. Ponieważ tym wejściem będą teraz najczęściej wchodzić. Tu jak się przejdzie bokiem, to już tam... będzie mały problem. O właśnie, deployment. Deployment trzeba zmienić. Ponieważ oni by teraz ekstrużowali. To by stróżowali po tym. Po całości. Właśnie, naprawmy tutaj ten tunel. Gdzieś jeszcze był tunel jakiś? Nie, nie było tuneli więcej. No i wygląda dobrze. I wygląda na to, że nasze więzienie zaczyna prosperować w końcu. Tak jak powinno. A tu na tej ścianie nie mamy prądu? Nie mamy. Aha. No to niedobrze, że nie mamy na tej ścianie prądu. Musimy dostawić tutaj. Więc będzie ok. Zaraz będziemy mieli tutaj bez problemu. Dostawimy sobie jeszcze dwie bramki. Zaopatrzenie tu jest bardzo ładne. Forestry. Forestry jest na chodzie. Jak kończymy te prysznice robić, montować, to naprawdę tutaj będzie wiele, wiele lepiej i wiele, wiele łatwiej będzie ogarnąć tłum, jeżeli coś się będzie działo. Właśnie, deployment, guard, patrol. Tak. Jeden tutaj musi chodzić, na pewno. Gościu z psem już tam idzie, wraca na posterunek, się wymienili ładnie. Teraz tak, jeszcze dwa metal detektory. Jeden tu i drugi tu. I w sumie będziemy mieli zaopatrzenie na wypadek jakichkolwiek tutaj teraz powstań i rajotów. Też dobrze, bo mamy... No tak naprawdę zobaczmy, mamy obstawione... Na każde 10 celi przypada średnio biorąc półtora strażnika. Tutaj na razie nie musimy się tym przejmować. Tutaj mamy dłuższy blok, to dwóch strażników. Prysznic będzie obstawiony, warsztat jest obstawiony, yard jest obstawiony. Tu jest w ogóle obstawione, także jakby się tu miało zacząć coś dziać, to no Jezus Maria, to normalnie ci goście ze strzelbami tam rozgarną to i czasami. Jednego mamy tu, jednego tu. Na wizytacji ktoś chodzi. O, bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Jestem zadowolony. Jestem po prostu naprawdę niesamowicie zadowolony z tego, co my tu teraz mamy. A, właśnie, staw. Raz, dwa, trzy. Kilku kucharzy więcej, bo kucharz zajmuje się myciem tych tasek. A to jest nam niezbędne teraz, bo zaraz jest trzy dni. Ile jest tych brudnych tasek? Normalnie porażka. Musimy jakoś to tutaj wziąć i ogarnąć. Czyli potrzeba więcej ludzi do tego. Więcej ludzi, którzy by po prostu tutaj działali. Albo jeszcze jeden na przykład, nie wiem, zlew może. To na rzecz czego? Kuchenki? Nie, dobra, na razie chyba tych dwóch tam wyrabia. Jeżeli w ciągu dnia ludzie są najedzeni, tak jak teraz, no to znaczy, że jednak działa tak jak powinno wszystko. Okej, pokoje. O, autozapis. Shower. Myślę, że już możemy aktywować ten i wyłączyć
ten prysznic. Tak. I staff room będziemy musieli jeszcze jeden zrobić na pewno. A żeby zrobić jeszcze jeden staff room, będziemy potrzebowali miejsca. Miejsca trochę... Moment, staff room potrzebuje ile? Gdzie on jest? 4×4. To pozbędziemy się może tak. Może się pozbędziemy tych solitarek. Dysmantu. Ale to już nie są solitarki, zabierzcie mi gościa stąd. Obiekt. Staff door. Tutaj ścianę do tego. Popsujcie mi te dwie ściany. Wild sofa. Tutaj. Come on, pozbędźcie się tych drzwi. Ja chcę też się teraz na szybko zrobić. Ludzie. Tak, tutaj. Drinking machine. Telefon. Jakby ktoś chciał zadzwonić. Te dwa telewizorki. Stryk, stryk. I bookshelf. Okej. Pokój. Staff room. I jest dobrze. I teraz tak, deployment. I wam tu nie wolno. Tutaj usuwamy. Tu, pięknie. No i to już będą przygotowania do tego, żeby w następnym odcinku tutaj, o, ładnie. Przygotowania do tego, żeby w następnym odcinku już ogarnąć tutaj kolejne 20 celi. No i będziemy, jak widzicie, będziemy musieli się wziąć jeszcze, a w sumie, dobra, może jeszcze w tym odcinku na koniec damy taką jedną rzecz. Ceramikę na podłogę. Dzięki czemu nasi ludzie będą mogli szybciej chodzić. To będzie bardzo ważna rzecz. Cyk. No w sumie... Nie, w sumie nie. W sumie to poprawimy jeszcze podłogi tu. Tu. I wooden floor. Wiem, przeciąga się ten odcinek, ludzie. Ale chcę po prostu jeszcze zrobić te parę rzeczy, żebym po prostu po tym ich nie zapomniał. Już? Dziękuję. Okej. Dobrze, tak więc w tym miejscu zakończymy ten odcinek i dzięki wam za uwagę. Do następnego odcinku, trzymajcie się, hej!